Witam na kolejnym live z Red Dead Redemption 2. Nie, Kokosek, mam już około 22%, zresztą zobaczymy. Całkowity stopień ukończenia. 22,4%. Czat zasłania, więc nie widzicie. Ale fabuły mam już 26%. Tu jest i misja poboczna, to sobie zaczniemy od niej. O, to już chyba koniec, bo część czwarta. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Włamanie do domu. Ale to nie jest chyba ta misja, co teraz dostałem. Nie wiem, gdzie ona jest. Czy to to? Miu, jest coś na temat tej misji? Tylko, ojej, jaka to była nazwa? W każdym razie dla Straussa. Część czwarta jego misji. Okej, okay, nieważne mi, już jest, już jest. Po prostu pojawiło się po chwili. Zamiast cierpliwie zaczekać, samemu się przekonać. Ja od razu pytam Miu. A może Mia? Ojej, tutaj jeszcze jakaś misja z rybami. Trochę się tych misji pobocznych tutaj porobiło. Oglądaliście dzisiejszą Indyczarnię? Się zebrałem i udało mi się w ciągu 2 dni ją zrobić. Jak chcę, to potrafię. No dobra, tylko no skoro nie mogę tutaj wyjąć broni i sprawiać kłopotów, tak jak gra mi teraz powiedziała, no to jak ja mam odzyskać pieniądze? Może będzie gdzieś z tyłu. Jest. Gwen Hughes. Start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I don't
need more time. Doesn't everybody? A casket for you? A, okej, okay, czyli potem w trzecim rozdziale będą jeszcze dwie misje dla niego. No dobra. Come with me to the churchyard. Oj. A nie, moment, my teraz jesteśmy w trzecim rozdziale. No tak, przecież już do niego dotarliśmy. Gdzie to było? Do zobaczenia. No właśnie, już jest trzeci. Przepraszam. I guess you're correct, but this ain't exactly right what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Okay, you head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off. And I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Okay. Ooh. Get out of here, kids. Move. Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Ooh. Wystrasz. Ooh. Done here. Move along. Was on my way anyway. Thank you very much. No one got manners no more. Przecież Halloween już było. Cześć, Davi. Dobra. Pilnujemy. Ło, ale się brzydko tutaj zrobiło. Okej, idzie jakaś. O, Kokosek, oglądałeś? Wrzuciłem dzisiaj drugi odcinek. Dosłownie przed chwilą, przed live'em. Oj, coś czuję, że z nimi mogą być problemy. A, czyli jeszcze nie oglądałeś. No to moment, mówisz, że fajna moja seria, a nawet jej nie zacząłeś? Ojeju, ale mi dają popalić. Oj, oj, oj. Dobrze, udało się. A, okej. Czyli pierwszy widziałeś. To super. Koniecznie obejrzyj Indyczarnię na temat Deltarune. W ogóle jakoś mam ochotę mówić Deltarune. Tak samo jak Tomb Raider zamiast Tomb Raider. Na tej samej zasadzie to działa. Quick, take
somebody sees us. No, nie mam symbolu, no halo. No o co chodzi? O. Standing next to an open grave here, come on, please. This will do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. Ale naprawdę bardzo ładna pora dnia. Taki już się robi wieczór. Ściemnia się. Jest tak spokojnie, cicho. Idealna pogoda, żeby właśnie tak posiedzieć przed domem i po nic nie robić. Wrócimy do obozu i zrobimy włamanie do domu. Cokolwiek to jest. Davi, już się witałeś przed chwilą. No ej, i zniknęło znowu. Czy to nie tak, że wieczorem włamanie byłoby lepsze? Dobra, skoro jestem w obozie, to się ogolę. Yes, Miss O'Shea. Ah, call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so, but you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it. As long as you ride with us. Well, I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never.
Oh, God help me. Fine. I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently, as it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy picking. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Come on then, you miserable bastards. How you get wind of this, old man? We only been down here all of 5 minutes. Well, you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing. I've been getting down to business. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson, that's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here, exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. They switch outriders just north of here, but the front wagon's by itself for a stretch before the last run down into roads. I've been watching them. Okay, hold up here. We should cover our faces. They'll be passing through the crossroads up ahead. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. Jakubart, nikogo to nie obchodzi. I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay, why don't you check out around the back? Arthur, help me out here. Good. Must be nearly 1,000 here. Shit! Hey! Think I see something! Oh, great. Up ahead. Let's go! Arthur! Let's go! Yeah! No, już się bałem. Let's hide in here. Quick!
sack. Stay until dark, and then we'll sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we get some rest. Let's try and get out of here. Hey, shit! Absolutely. Well, shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn! I ain't in there. Let's just keep this calm. See what happens. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Ain't me. Better not be. All right. Coop forth. Low, go check out the barn. Sir... Cześć, Horana. Well, the place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go around the back. Nie mogę wyjąć... O! Mogę wyjąć wreszcie! Place looks empty to me. Now, the old guy up there is full of crap. I don't think they're here. Don't see any horses. Come on, let's head back. Boss! Place is empty! Shit! No i po co to robił? Przecież było dobrze. To byłoby zbyt proste. No, nie chowaj się.
Dobrze. Ojej, ciekawe ile jeszcze muszę tak wytrwać. No, czemu nie strzelasz, jejku? Oj, bo zaczynam się palić. Ojejku, trochę za późno zareagowałem. O, teraz to jak w jakimś horrorze. A meal out of that, didn't you? Oh, just stand there, why don't you? Making an old man suffer. You asked for this. Uh-oh. Clearly those boys been as quiet as us. Guess we should go give them a hand. Oj, tutaj jeszcze jest. No. Jezu, wynoś się, no ja tutaj nie mogę strzelać przez ciebie. No ej, gościu! Split up, go on, run quick. Good luck, gents. Stay quiet and move. O, dobra. Jest włamanie do domu.
No i dlaczego znowu nie ma tego włamania? O co chodzi? Jak dojeżdżam na miejsce, to nie ma. Yes, kid. You got a lot on? Hey, Tynik. Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings, sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies, Gardner? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. All right then, let's go rob some food. Miju konio minę. Okay, zupełnie zapomniałem, że tak nazwałem tego konia. You know, I might have met these crazies before. You've been drinking again? Czajnik, czy słyszałeś o nowej grze Tobiego Foxa? W sumie takie pytanie chyba retoryczne, biorąc pod uwagę, jak głośno jest o tej grze. Co? On jest... Jak to? Jest to w ogóle możliwe? Nie słyszeć o tym do dzisiaj? No, chociażby z mojego kanału, bo wrzuciłem wczoraj pierwszy odcinek. Aj, tylko ja w ogóle nie mam wanted level. Ale dzięki za informację. Ojej, ale tak tutaj fajnie, jeju. Aż chciałoby się otworzyć okno i poczuć ten chłód na dworze. No czajnik, ale masz telefon, prawda? No to czajnik. Będę miał ten zaszczyt być pierwszą osobą, która cię o tym poinformuje. Toby Fox, twórca Undertale, wydał nową grę. I skoro nie masz komputera, możesz obejrzeć ten let's play, znaczy let's play z tej gry, na moim kanale. Właśnie wiem, Miju. Let's take it slow.
Be cautious. If, like you say, these crazies are sitting on weapons, we're gonna wanna strategize a little before getting shot at. Of course. They said find the old battlefield and keep on going. Well, we got some wrecked old Civil War weapons. Miju, rozumiem, że ciebie Deltarune nie obchodzi. Grałeś w ogóle? Bo tak na Discordzie cicho siedziałeś, jak rozmawialiśmy o tym. Okay. Look at this field. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Hold those reins in. Let's just take a look around the place. I hear you. Znaczy, przez to, że nie grałeś, nie obejrzałeś Indyczarni, bo się boisz spoilerów. Znaczy, ja tam zdradzam zarys fabularny i różnicę między Undertale, co pewnie dla wielu osób jest, no, czymś, co chcą samemu sprawdzić, no ale, no, jakoś ta recenzja musiała powstać, coś musiałem w niej opowiedzieć. Let's keep our distance. Just two fellers out on the road. Hey, that looks like dynamite in the back there. It looks like we're on to something. Yeah. You sure we want to be this close? No, właśnie wiem, że jestem za blisko i chciałem zwolnić. We can get a view on them from that wall up there. Bring your sighted rifle, okay? I'll take the other side. You get in cover there. Nie rozumiem, o co tu chodzi? Ta misja, która ciągle znika, to jest po prostu włamanie. No, przecież jestem schowany. A. No przecież zrobiłem to. Czy gra mnie jakby posunęła do przodu? Bo nie zaczynam od śledzenia tego wozu, tylko tak jakbym już dotarł na miejsce. Kokosek, zrobiłem tak dlatego, że nagrywałem przez 50 minut. I uznałem, że to będzie za długi odcinek, dlatego zrobiłem zagadkę i się odcinek kończy po prostu po rozwiązaniu jej. Cześć, Filip.
dlatego w odcinku trzecim się pożegnam. Znaczy nie, moment. Chyba też się nie pożegnam. Nieważne. Nie zdziw się, jeżeli już do końca gry nie będzie tego pożegnania na koniec odcinka. Czy ja mam coś zrobić? No, ej! Chyba miałem coś zrobić. Dobra. Tym razem strzelę w dynamit. Dlaczego nie trafiam? Przecież mam na nim celownik. Dobra, lecimy tam. Oj, chowaj się. O nie, zaraz padnę. Oj. Ech. Od początku... Ach. Czemu nie ma autocelowania? No, teraz dopiero.
Ja go w ogóle nie widzę, ale celownik się na niego nakierowuje. Oj, 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 trochę ich tutaj dużo. Okej, to się trzeba schować. Jezu, chowaj się! Super. Oj, trochę źle zrobiłem. Wycofam się. Wow. Chyba 3-4 headshoty z rzędu. O co chodzi? To chciałbym, ale nie ma tutaj znaczka. Mam wejść. O! Doing some business with your brothers back there. You don't look like any kind of folk we deal with. Our business was conducted to the satisfaction of all parties. Until now, that is. Nope. No. Something don't feel right about this. Not him and not you neither, Yankee. Get these lying bastards! Show like this. Sean's a loudmouth bragger. Don't worry about what Sean does.
Hey, I like him, you know? Well, so do I. There's no better judgment. Just, you worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But... Nothing. Me and Dutch, and everyone who counts, we know what you do for this gang. We notice. Keep it up. You're gonna start seeing things change for you. Okay, then. Okay. Thank you, Arthur. Yeah. Hey, the camp's in these trees up here. Let's get there. Arthur, Lenny, coming back. These are fine rifles. Right? I'm gonna keep one, just for me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. No i znowu nie ma. O co chodzi? Nie, to nie. Ale tutaj jest kolejna misja. To później. No, moment. Oh, hey, Arthur. Hey, get that horse out of here. Simmer down. No, wreszcie. Tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. Couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was. Shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. And you believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw three of them. Maybe more. But I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Damn sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? Okay, boy. Let's go. All right, let's do this. Kto jest na live tak w ogóle? Stretch, not far from the state line. All right. So,
doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half. Other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, yeah, I know. How many times you have to tell me? What's that box boy his tent for, then? Camp funds, supplies, and the like. The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way. Don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked down. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked down in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off, Mac? Nope, didn't see him. We lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up. Beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stopped giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. Man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head. You never really know what you're walking into. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. How far is it now? Not too much further. Better be worth it. Hey, you need this, Arthur. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right, it's going to be off the road up ahead. Up here, Morgan. Here, go the rest on foot. I want them to hear us coming. Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. There's one of them outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Nie wiem, czy mam iść za nim? Że po prostu on będzie gadał, a ja siedział cicho? Czy mam się tam trzymać z dala? No ale nic nie mówi, więc chyba tak ma być. Hey there. Whoa. I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. Co to miało na celu? Czemu od razu nie strzelił? Come
No, jejku. No, czy ten mój kolega mi nie pomaga? No przecież widzi, że jestem ostrzeliwany, no. No, halo. No, o co chodzi? Tell us where you stash your money and we'll let you live. Well, all right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gaps. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. You know what? Just get the hell out of here and don't look back. So, here we are. We got some good stuff. Why don't you see what else you can find, Sean? Told you we'd take him, no problem, didn't I? You did good. Let's see what the pay is first. Dug this up all by myself. A proper lead. All right. You heard him, right? He said the stash was behind a loose board in the bedroom. To jeszcze tego nie zebrałem? No, za łóżkiem. Don't want to overstay our welcome, do we? Over there. Hey, this is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need the lecture again. I'll see you back at camp. You never know what folks got stashed. There's gotta be other places out there like this. No, czemu nie ma znaczników? Pewnie muszę chwilę odczekać. Tu jest nowy nieznajomy. No ale... Nie było gdzieś tutaj kolejnej misji dla Masona? Co chodzi? Dobra, zobaczmy jakie jeszcze znajdźki każą mi szukać. So it's a disaster.
Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman? Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals. They escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend. Help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. If... Well, I believe the zebra's up near Larned Sod. Distinctive creature, that he is. I'll make it worth your while. All right. Madam. It's bloody Margaret, not madam. I hear you. Margaret. Mistress of fucking danger. Tu ktoś jest. Tutaj. O, fajnie. Czyli nie trzeba szukać. Samo mi oznacza. No dobra, w takim razie pojedziemy najpierw tutaj, potem wrócimy i potem do Alberta. W sumie coś zjem sobie. No, czemu nie mogę zjeść? No dobra, szukajmy zebry. Jak ja mam ją w ogóle złapać? To zebra? No tak. Come here. Whoa,
Chwila, moment. O nie, Miu. Ojejku. Ojeju, teraz zauważyłem. W takim razie jestem ciekawy, jak będzie wyglądał tygrys i lew. Osiemnaście plus. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage. Dreams and reality. What is the greater? No, to Horana. Uważaj, bo policja zapuka, jak się dowie. As long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course, I shall make it worth your while. But first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Callagher Way. Please, I hate to ask. All right. I'll see what I can do. Właśnie wiem, dziwne. No ale nie, no patrz, jest w środku. Może to jest przy okazji czarodziej, nie tylko cyrkowiec. A? No dobra, ale teraz jadę do Alberta. Fajna ta misja. Tych znajdźkowych to może mi się nie chce robić, ale coś takiego jak najbardziej. Fajne jest. Właśnie wiem, Miu, i też się zastanawiałem, co to ma być. Up on you, you know. Huh? Mr. Morgan. How are you? Well, sir. What are you working on? Do you know any Arkadia dla amatorów, część czwarta. Miu, ile było części? Well, did you know that in the last 50 years we've killed 90%?
You say that like it makes you sad. They're beautiful creatures. Let's see how you speak when one of them's got you in a death row. Yes, I will make some creature a very happy lunch one of these days. Let's try and avoid that from happening today, hmm? Well, you stay there, you'll get a great shot, then you'll get eaten. What a way to go. Why don't we take this boat out, and I'll protect you. Come on, get in the boat, he'll be fine. Nie, właśnie nie da się tego sprawdzić z menu gry. You're gonna wish them wolves had eaten you. Really? Yes. The 10% who survived, they're the nasty ones. All right then. Oh, I saw a movement to the north of us. Oh, into the west. Oh, into the northwest, there. That's probably where we should look. Let's go look then. When we find one, line me up so I can get the shot. I'll try. Ciekawe, jak się to skończy. Naprawdę go zjedzą, myślę. Bo się pakuje w tarapaty. Nasz fotograf. Oj, przepływaj, przepływaj. Co? No, wywabiam go. O nie, chyba mu weszłem w kadr. Wszedłem, ojeju. No, wchodź! O, wow! Wsiadł, po prostu. His arms being attached to his body, it's them or us, especially with the big ones. Oh, nie. Wiosło przeszło przez drzewo.
Kupić za 20 zł bycie grubym? Wow, wow. A ja na przykład w ogóle nie przepadam za pierogami, żadnymi. Chociaż, no, gdyby były z grzybami i kapustą, no to bym zjadł. No dobra, jednak takie to bym zjadł, bo ja ogółem lubię krokiety z grzybami i kapustą. Z mięsem mi nie smakują, bo to, no, taka ciapa w środku. Oj, ja to na święta najwięcej słodyczy jem. Po prostu robię sobie taki dzień wtedy. Znaczy dzień, no cały tydzień od 24 do końca roku w sumie. Gdzie po prostu żrę słodycze do oporu. Takie to wszystko ładne w sklepach, takie okolicznościowe świąteczne słodycze. Mimo, że to jest jakaś najtańsza czekolada, to w ładnym papierku. But the agent of beauty is a talentless fool. Although maybe I'll strike a few lucky shots. You sure do make me laugh that way you talk about yourself, Mr. Mason. Well, I'm good for laughing at if not. O, a skoro mowa o taniej czekoladzie, kiedyś mnie naszło, żeby kupić sobie wyrób czekoladopodobny, czyli taką pseudo czekoladę za chyba 60 groszy i mi to tak smakowało. Smakowało jak tłuszcz, mleko i cukier. I to było pyszne. Polecam wyroby czekoladopodobne. Miu, pytałem i albo mi nie odpowiedziałeś, albo mi to umknęło. Nie oglądałeś Indyczarni, bo nie grałeś w Deltarune. Czy to znaczy, że nie chcesz spoilerów, czy po prostu cię nie interesuje ta gra? O, no ryby to ja też. W ogóle, tak samo w Wielkanoc. Ja w ciągu roku jajek gotowanych nie jem prawie wcale. Ale w Wielkanoc tak bardzo mi się udziela ta atmosfera, jeszcze kiedy te jajka są zabarwione, czyli mają ten posmak octu, to są takie dobre, to ja wtedy jem na każdy posiłek po 4. Szkoda mi ją. Mogę ci powiedzieć, od którego momentu kończę mówić o fabule. To byś dopiero oglądał, jak mówię o tym, jak gra działa, o tym, jaki ma humor. Grafika, muzyka, takie tam. Nie złość się, nie złość się. Jezu, nie złość się, mówię. To był przypadek. Trzeba nie zajmować dwóch pasów. No ile można? Rany boskie. Miu, jajecznicę jem bardzo często. Ale mówię wyłącznie o jajkach gotowanych.
Ach, rozmowy o jedzeniu, aż mi się przypomina pierwszy odcinek Lucky Star. Oglądaliście Lucky Star może? To takie pocieszne anime. Nigdy nie oglądałem go w całości. Jakieś losowe odcinki, też chyba nawet nie do końca. Dobra, jakiego zwierzaka teraz szukamy? Bo nie wiem, czy szukać lwa, czy tygrysa. O, ja jajecznicę jem z szynką, cebulką albo szczypiorkiem. No albo z jednym i drugim. Okej, tygrysa. No, trochę za daleko odjechałem. A, no, okej, to ty chcesz, okej. Hey, mister. Oh. Miss. Howdy, mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. Your lion from Timbuktu, weren't he? Oh, from Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, yay. But in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way'd he go? Into them shrubs over there. Okay. Co jesz na śniadanie, Krzysztof? Okay. That first set of shrubs, that's where I lost sight of him. I got it. Got the trail. These are paw prints. Looks like. Like blood to me. Shit. What's this? Oh, nie. To lew. I think a cougar took him. Oh, that'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Oh, yeah. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. The other half? Really? I'm gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Co powalona misja. Stay down. She won't be too far away. I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really... Bo rozmawiamy o słodyczach, to masz smaka. She's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Sorry, girl. Może dlatego, że jestem?
Sure thing. Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, ale dziwne, Miu. Jesienią i zimą nie ma, a wtedy będzie przecież im łatwiej mrozić, bo ją wystarczy za okno wystawić, ale nie pomyślą w tym McDonaldzie. A tak na serio, nie miałem pojęcia o mrożonej kawie w maku. Szkoda, że mówisz mi to jesienią, bo teraz będę musiał trochę czekać. Ale najlepsze kanapki, jeśli chodzi o fast foody, te najpopularniejsze, to chyba w Burger Kingu są. Takie prawdziwe. Ojej, to będzie ci smakowało, bo to będzie coś nowego. Jolly good, jolly good. You know, tarn and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Myślałem, że to już będzie koniec misji, no okej, okay, ten pies został zjedzony, pogryziony, no to trudno, ale nie, trzeba znaleźć innego lwa.
What's the ruckus, boss? Get back! We got a cursed creature in here! Oh, yeah? It's as big as a mule, as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. A to będzie prawdziwy lew. Now, you excuse me. Step aside. What? I said step aside. Let's go. To na zewnątrz? O nie! Mówiłem. Ale brzydkie mają futro. W ogóle włosy w grze. Nieładnie wyglądają. Oj. O-o. Moment, trofeum. Czajnik, już nic nie mówiłem, ale dobrze, że... że zwróciłeś uwagę. Jedna gwiazdka by wystarczyła, rzeczywiście. Na dodatek przed wyrazem powinna być, w tym wypadku. Ja wiem, że to jest szczegół, ale kiedy ja już sobie zdałem sprawę i wiem po prostu, kiedy gwiazdka ma być przed, a kiedy po, strasznie mnie to razi w oczy. Get the cages.
carriage is ready. Yes, sir, Mr. Market, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? No i znowu zrobiłeś gwiazdkę po wyrazie. No to nie rozumiem. Przepraszam za gwiazdkę po wyrazie, po czym znowu ją robisz. O co chodzi? What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes. Czajnik, już, koniec. Starczy. And what a treasure it is. You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Nie jest napisane, ile warty ten szmaragd. Szmaragd chaosu. Czajnik, ja też. Ja też tak kiedyś robiłem, jasne. Wydaje mi się, że jest to takie bardziej powszechne. Ale kiedy już się dowiedziałem, że hej, powinna być przed wyrazem, to się pilnuję. I robię przed. Tutaj są plakaty. O, krawiec. Super. Też pójdziemy. Moment, co to jest? A, to tylko kupiec skór. Kawał drogi. Czajnik, sam siebie pilnuj. Raz ci powiedziałem, wytłumaczyłem. Teraz staraj się samemu sobie zwracać na to uwagę, jeżeli ci zależy na tym, żeby pisać poprawnie. Bo ja wiem, że w internecie co prawda się tak na to nie zwraca uwagi. Ale nie uważam, że powinno się to zlewać. Tym bardziej, jeżeli widzę, że ktoś chce pisać poprawnie, że pisze poprawnie i właśnie robi takie malutkie błędy, które są dla niego nieoczywiste. Tak samo pisanie tą zamiast tę. Kiedy, no, powinno być tę, bo, no, wiadomo, to zależy od przypadku. Zobaczymy sobie postęp tak w ogóle, bo jestem ciekaw, czy cokolwiek skoczyło. Po tym, jak zrobiłem w sumie serię misji pobocznych. Postępy. O! Super. Zaczynaliśmy z... chyba było 22,2 albo 4%, a teraz jest 26,9. Czyli jakoś tak sporo, jeśli chodzi o, no, w sumie misje poboczne.
Myślałem, że za misje poboczne będzie o wiele mniej do postępu. Oj, fajnie by było dotrzeć do 30 dzisiaj. Sheriff's orders. You wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Ile jest misji dla Greya, Miu? Czajnik, przecież nie masz komputera. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling. Misja nazywa się Prawdziwa Miłość, część druga. To możesz też powiedzieć, która to jest misja dla niego. Is there? What are you doing here? Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Greys have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved in gang feuds. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Greys, we've always got money. No brains mine, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Ojej, to kawał drogi stąd, a ja chciałem iść pieszo. O Jezu.
Co? Gdzie mnie zab... Ojej. I don't suppose you mind my walking through these grounds. I got a guidebook talks about the big plantation house. Your guidebook's about to get you shot, Yankee. Get out of here. That's real hospitable. Good day. Sir, I'm getting tired of looking at you. Go. Someone get Miss Penelope from down by the lake. I don't want to see you back. No, o co chodzi? Przecież sobie szedłem, tak jak mi powiedział. To jak ja mam to zrobić? W sensie, tu jest ciemno i ja nie widzę przeciwników. Nie wiem, kto mnie wtedy zobaczył. Z którego miejsca. O, tutaj wszystkich widać. Super. W takim razie... Oj. Tu się patrzy. Ja nie wiem, czy on mnie zobaczy, jak tutaj przejdę. No przełaź. Czekam. No ej, no teraz uciekłem i spoko. Okej. No jak to intrus? Wszystko w porządku. Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh.
And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo. Oh, he is so... strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or... well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Sure. Niepostrzeżenie. Aha. Jeju. To wielki obszar. No dobrze, co dalej? Ojej, listy gończe. Miu, a jest napisane, ile jest listów w Saint Denis? Ikonka konia tak miga, ale nie wiem, czy to znaczy, że on do mnie biegnie. Biegnie, pewnie.
business. Coming through. You're good. Wydaje mi się, że w poprzednim mieście były 4 listy? No na pewno nie 2. No gdzie on jest? Ach, tam. Czemu nie mogę przeskoczyć? You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Mount up, all right. And follow me to Rhodes. Come on! Come on! Na koń, dobrze? Co? Czy to był błąd w tłumaczeniu, czy po prostu... To miało odwzorowywać tamtą mowę. Easy boy, calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There! There they are! Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? Must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. My friend here says he can drive the wagon. Oh, yeah. Olive Calhoun. Normally, I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, man. Jeju, w co go wpakowali? And the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? Niektóre misje są tutaj super. Dobrze, że takie śmiechowe nie są za często, bo mogłoby się to przejeść. A ta tutaj biegnie, bo co, bo się nie zmieściła chyba. Arthur Morgan.
Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick, and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Look out for those stragglers, please. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Don't give it a rest, you sorry fool. Mr. Morgan, I give you the male of the species. That's a pretty dumb specimen, I grant. A little further, please. Stop just past the bank. This spot is fine, sir. Ladies? Get down! Come on! Come on! Go home! Shut your mouth! What are you doing? O, no to ile jest lokalizacji? W wielu miastach. Ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Equal and free, just as the Founding Fathers intended. Yeah. Yeah. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. Is philosophy dependent on biology? What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening. I suppose. Go help Bo. His cousin is a... Nie. Wypisywać nie musisz. Chciałem tylko wiedzieć, ile jest w sztukach. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was. Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ron. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Quick now. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. For the land of the future. A land of equality. A land of progress. Look at the beautiful land we have built. But you don't want to go back and hear the speeches? Voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all the sooner it's out, sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Lisiasty, hej, dzięki za informację, ale czekaj, za darmo na ile? You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story. Wow, lisiasty. Z tego co pamiętam... Z recenzji chyba Quaza albo Archona. Destiny 2 bardzo mi się podobało. Nie pamiętam już dlaczego. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but you should leave. I will. As soon as I have enough money. When my family, we have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so, but they keep me out of the discussions. I have more of a... A z jakiej to okazji za darmo? Is that what they call it?
Jaki mają w tym interes? Bo to chyba nie jest aż tak stara gra. Czy ona nie wyszła w zeszłym roku? Wow, na złoto. Super. Okej, czyli tutaj są dwie misje w obozie. Tu jest poboczna. W takim razie pojadę po list. Bo chyba nie mogę użyć szybkiej podróży do Saint, bo jeszcze mnie tutaj nie było. No, to sobie pojedziemy. Za głośny mikrofon? Może po prostu się odsunę. A co, trzeszczy miejscami? Teraz powinno być lepiej. Jest już okej? Ojej, jakaś broń jest w złym stanie. Fajna odzywka. Tutaj jest jeszcze nieznajomy. No dobrze. Uważaj.
bother you for a minute of your time? Got it. All right. Can I tell you a little about what we're doing here? Sure. Less than a minute, I promise. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. Ech, no dobra. $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. I teraz ograb. Nie no. Co? To koniec? Cała misja? Po prostu wydać 20 dolców? Spoko. Oj, ale boję się, że to nie będzie koniec misji. Taki kawał. Jak trzeba, to trzeba. Moment. Zobaczymy sobie, ile jest procent. O, 30% fabuły. I 28,5% w ogóle. Miu, mógłbyś to zapisać, że jest 28,5%, bo jestem ciekaw, ile dostaję punktów procentowych za list, za wypełnienie tego zadania, punktów procentowych, a mnie tak wzięło, bo oglądałem ostatnio Lekko Nie Będzie, wywiad z 7 metrów pod ziemią i tam była zwrócona uwaga na to. A, ja już dosyć dawno. Bo ja zawsze oglądam do przodu, na Ipli. O, zrobiliśmy smaka Krzysztofowi. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest. The other thing, if it comes to it, a federal warrant? No, 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 that don't mean much.
touching a sovereign territory, mister. We've been beaten down and driven out enough. Let's make a stand, boys! Someone take the big gun! Oj, no, szybko! O Jezu, wyjmij broń! Trochę za późno. Ojeju. Ale mi strzelił. Strasznie. Tylko muszę uważać, żeby nie zastrzelić tego, którego muszę schwytać. Czyli to był on. Czyli... No poszło nie do końca tak jak miało. Cofnij się troszkę, bo tam jeszcze są u góry. W sumie wejmę... rewolwer. Pewnie po prostu dostanę mniej kasy. A jeszcze na dole są. I jeszcze jeden tutaj... O! Pewnie całość od nowa. Może chociaż teraz uda się go żywcem złapać. Byłoby fajnie. O! Tak też może być. No nie przeżył tego, wiem. Trudno. Jeszcze żyjesz, koleżko. No ej. Wreszcie. W sumie schowam się za ścianą, bo w ogóle nie używam tych osłon. Mogę użyć tego. No, od razu lepiej. No, koniu, co ty robisz? Dobra, spadajmy, bo strzelają.
A oglądasz może gry komputerowe show? Chyba jest... Czekaj. Wow, wow. Czekajmy. Są trzy wyzwania i chyba dwa wywiady. Dwa albo trzy. Coś dla konia. No kurde, no. Jak mam dać to koniu? Aha, bo ja wybierałem zjedz. Czyli to nie dla mnie. Okej. To słabo. Jezu, chowaj broń. Jesteś w mieście. No tak, było jeszcze wyzwanie w Dead Cells i ostatnio grał w Fortnite'a na kierownicy. No i był jeszcze wywiad z... O kurde, nie pamiętam jak on się nazywał. Ale ten gość, który pracował kiedyś w Hyperze. Miał program o grach. Chyba Zoltar? Taki miał pseudonim? W tamtej części miasta trochę zrywało. Jest fryzjer. To może skoro jest w pobliżu, to sobie go wreszcie sprawdzimy. Gościu, uważaj! Jadę. Nie jesteś sam na drodze. Ja wiem, ja powinienem sobie to powiedzieć. Kurczę, tak się zastanawiam. Skoro ty nie obejrzałeś Indyczarni, bo nie chcesz spoilerów, to chyba nie powinniśmy gadać na Discordzie o tym. Ja byłem przekonany, że ty po prostu nie chcesz zagrać, skoro Undertale cię jakoś szczególnie nie interesowało. Jezu. Mi się tak nie podoba, jak on uderza tak
z bara w te drzwi. Ja tylko biegnę. Nie atakuję. Stuwa. Ej, to dużo. No i teraz nie wiem, czy bez różnicy, czy zabiję, czy go żywcem przyniosę. Czy dostałbym 200, gdybym przyniósł go żywego. No dobra. To teraz trochę takich spraw codziennych załatwimy, czyli pójdziemy do... A, tu jest Golibroda. Okej, okay, włosy też ogarnię. Potem kupimy jakieś ubranka. Wypadałoby się też wykąpać. To ciekawi mnie pokaz. Tylko obawiam się, że to może być nudne. Podoba mi się, że to miasto jest takie żywe. Tyle się dzieje. Jeju. Chciałoby się tam być. Zachęcił mnie. Idę do niego. Co chcesz? O nie, brzmi jak te reklamy w internecie. Kup książkę za, nie wiem, 100 zł. Żeby dowiedzieć się, jak zarabiać miliony, i tam tak naprawdę po prostu jest opisane, jak działa AdSense. No dobra. Książka za 200 zł tak naprawdę. Jak się szybko wzbogacić? I ja jestem ciekaw, co będzie w tej książce. Ja bym chciał dokumenty obejrzeć. Gdzie mogę to zrobić? Przedmioty. Nie do końca o to mi chodziło. Nie o to mi chodzi. Brak, o nie. Kompa, o jeju. Jak to mogę obejrzeć? Dziennik, o, w dzienniku? No nie bardzo. No nie tutaj. Aha, czekaj, mieliśmy zobaczyć, ile postępu jest za list gończy. Ile tam było ostatnio? 28,5. Ej, to w sumie... Myślałem, że będzie trochę mniej. Może tak. Mhm, czyli pewnie będzie więcej listów, ale muszę zrobić tylko 4. Aha, no i te przypadkowe spotkania muszę robić, jeżeli chcę zrobić 100%. Ale czy chcę? Ojej, jeszcze będą 2 rodzaje znajdziek. 3 rodzaje. Tego mi się nie chce absolutnie robić. Nie, ja mogę zrobić jedynie misję. To jest spoko. Nieznajome osoby oprócz znajdziek. Ściganie zbiegów, to tam mogę. To nie wiem w sumie, czy będzie mi się chciało. No ale dobra, jak otworzyć ekwipunek? Nie.
Okej, okay, przepraszam. Przepraszam. Nie, jeszcze mój koń. O nie. To nie wiem dlaczego. Już nie gonią. Czy to znaczy, że jak wyjdę, to się nic nie stanie? Rzeczywiście widzę Miu na podglądzie, ale no nie wiem, co mogę z tym zrobić. Strzyżenie i fryzury. O, takich to nie chcę, tym bardziej. Tak, ja chcę. I jeszcze przyciąć. Dawaj. Stylizacja zarostu. No bez zarostu nie będzie jego stylizacji. No dobra. Jesteśmy już piękni. W takim razie teraz krawiec. Nadal przycina mi ją. Trzeba wejść jakoś na górę. A, tu są schody. Zamknięte. No, jest. See.
stroje, chcę jakieś eleganckie. Nie aż tak eleganckie. Obejrzyj. Czy obejrzenie to chyba nie kupienie jeszcze, nie? No jeju. Czemu jeszcze zablokowane? A dalej? Jak będę miał cylinder, to mnie... Nie? If you have any questions, you just let me know. To już tam jakoś wygląda. Kurtka podróżnika. What color speaks to you? Ładne. Biorę. Miju, w sumie zaraz będę kończył, tylko kupię sobie ubranie. Koszula wieczorowa. So, what do you think? Wearing it out? Nie no, przecież ja nie chcę spodni, tylko buty. What is your preferred color for this? Trudna decyzja. Trochę też się zmienia kolor spodni. Albo po prostu oświetlenie. Czarny czy brązowy? Chociaż w sumie tutaj jest taki ciemny brązowy. To nie jest do końca czarny w sumie. No to niech będzie. No i jeszcze tylko czapka. Nakrycie głowy. A, akcesoria to nie. A, kapelusze, tak to się nazywa. Jaki elegancki. A cylinder? Ojej, nie. W cylindrze niedobrze wygląda. No a kaszkiet? People around here come in just for those. Zrobię tak. Kupię kaszkiet, żeby był na zaś. Granatowy, żeby pasował do kurtki. Ale będę nosił... A jeszcze to zobaczę. O, to nie fajne. Nie no, w sumie ładny kaszkiet. Dobrze, jest piękny. Pyk. No, jak dobrze wygląda. Ojej, aż wieczór zapadł.
No, przesuń się, kobieto. No przecież nie chodzę za tobą. Ostatnia rzecz, jaką chcę zrobić. A, obóz jest prawie na drugim końcu. Czy nie, no, drugi koniec jest tutaj, więc nie będę wracał. Dobra, w takim razie tutaj skończę. Tylko jeszcze przypomnijmy sobie, jaki jest postęp. 30% fabuły, a całkowity stopień ukończenia 29,3. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Fajnie mi, że byłeś. Do następnego razu. Na razie, cześć. Pa, pa.